Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Otwieram 48. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia w dniu dzisiejszym, 28 października. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji wszystkich radnych, którzy przybyli. Witam panią Agnieszkę Gorzycką, panią kierownik MOPS-u. Witam pana skarbnika Andrzeja Worobca i witam również pana inspektora Edwarda Drymucha. Szanowna Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy 1, ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragraf 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie oraz w internecie. Informuję wszystkich Państwa, że uczestnicząc w obradach sesji wyrażają Państwo na rozpowszechnianie swojego wizerunku, upublicznienie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 ustawy o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku, gdyby było to niemożliwe z przyczyn technicznych, takie głosowanie przeprowadza się w sposób imienny. Otrzymaliście Państwo porządek dzisiejszych obrad. Ten porządek obrad nie zmienił się. Odpadł nam tylko punkt informacja prac burmistrza, bo pana burmistrza nie ma, jest na wyjeździe. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się w sposób następujący. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. W tym momencie informuję, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych. Brakuje pana Gajdamowicza, który usprawiedliwił swoją nieobecność. Przedstawienie porządku, punkt drugi. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 37 sesji Rady Miasta. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach. Utworzenia ośrodka wsparcia dziennego Klub Senior Plus na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Kolejna uchwała będzie dotyczyła dokonania zmian budżetu miasta na rok 2022. Mamy również uchwałę w sprawie zmiany ulicy Chopina przez Szy na ulicę Chopina, Chopina. Tutaj też będziemy na ten temat rozmawiali. Mamy również uchwałę w sprawie zmiany statusu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie. Przewidziane są sprawy różne i zamknięcie sesji. Tak wygląda dzisiejszy porządek obrad. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do dzisiejszego porządku? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy, szanowna rano, do naszego dzisiejszej sesji. Przyjęcie protokołu z 37 sesji Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu zostało przesłane na skrzynki ten protokół. Ponadto protokół był do wglądu w biurze Rady. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do przegłosowania protokołu z 37 sesji Rady Miasta. Proszę o zagłosowanie. Tak, jeszcze mój głos. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Szanowna Rado, przechodzimy teraz do podjęcia uchwał. Tematy, które są na dzisiejszej sesji, były przedmiotem naszych obrad komisji. I pierwszą radą będzie utworzenie ośrodka wsparcia dziennego Senior Plus na terenie Rady Gminy Miejskiej, przepraszam, Górowo-Ławeckie. Ten temat już był przez nas omawiany. Bardzo proszę panią kierownik ośrodka naszego, panią Agnieszkę Gorzycką, o kilka informacji na ten temat. Procedowana, ale ze względu na to, że wojewoda uchylił punkt 6, czyli że uchwała w życie wchodzi 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zmieniliśmy, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest podejmowana teraz, dlatego że bardzo intensywnie trwają prace remontowe, także do końca roku ten ośrodek powstanie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym temacie do pani kierownik? Nie widzę, ja tylko powtórzę to, co mówiła pani kierownik, tu rozmawialiśmy przed sesją. Pani kierownik informowała, że w tej chwili są tam bardzo intensywne prace budowlane, łącznie ze zbijaniem tynków, bo tak potrzeba, to pomieszczenie jest w pomieszczeniach piwnicznych i ten klub Senior Plus będzie działał przy ośrodku miejskim naszym w Górowie. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do przegłosowania podjęcia uchwały w tej sprawie. Kto z pań i panów radnych jest za utworzeniem ośrodka wsparcia dziennego Senior Plus na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą jest uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Temat ten był w czasie naszej komisji omawiany. Znamy szczegóły, ale bardzo poprosimy panią skarbnik o kilka informacji. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2035. Kwota dochodów została zwiększona o 3 065 810,45 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 084 508,45 zł, a dochody majątkowe zmalały o 18 698 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy Górowo-Ławeckie na dzień 28 października. Kwota wydatków została zwiększona o 808 136,45 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 531 936,45 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 276 200 zł. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i według planu na dzień 28 października wynosi 888 538 zł. Nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 2 257 674 zł. Natomiast kwota długu nie zmieniła się na koniec 2022 roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa miałby uwagi, pytania do pani skarbnik, pani Edyty Jarmoluk? Nie widzę. Ten temat był omawiany bardzo szczegółowo w czasie naszej komisji. Dlatego teraz przystąpimy do przegłosowania tej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035? Zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta, która się bardzo w sposób też łączy ze wieloletnią prognozą. I tu również poprosimy panią Edytę Jarmoluk o przypomnienie i przedstawienie, jak wygląda budżet miasta na rok 2022 po zmianach.
Proszę Państwa, zmiany dotyczą po stronie dochodów kwoty 2 971 290 zł i to jest zwiększenie po stronie dochodów. Zwiększenia w dziale bezpieczeństwo publiczne o kwotę 34 tysiące w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę pieniędzy dla polskich gospodarzy, którzy przyjęli do siebie uchodźców z Ukrainy. Zwiększenie w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 2 945 023 zł. Są to środki wprowadzone do wysokości osiągniętych wpłat oraz kwota 2 888 418 zł. I 57 groszy z tytułu dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększenia w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej oraz w dziale rodzina w wysokości 1297 zł zostały wprowadzone na podstawie decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 713 616 zł. To przede wszystkim przesunięcia pomiędzy działami w celu zabezpieczenia planu, które dokonane zostały na podstawie wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne. Największe zmiany to zwiększenie o kwotę 30 tysięcy złotych w dziale transport i łączność w celu zabezpieczenia wydatków związanych z pracami drogowymi, zwiększenie w dziale administracja publiczna o kwotę 117 997 zł, z czego 61 997 zł zostaje przeznaczone na zabezpieczenie planu na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników publicznych i interwencyjnych, a 30 tysięcy na zabezpieczenie zakupów usług, materiałów oraz energii. Zwiększenie w dziale pomoc społeczna o kwotę 201 626 zł nastąpiła w związku z zabezpieczeniem planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz opłat związanych z pobytem osób w domach pomocy społecznej. Zwiększenie w dziale gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska o kwotę 97 800 zł, z czego 80 000 przeznaczone zostaje na zabezpieczenie planu dotyczącego gospodarowania odpadami, a kwota 13 800 zwiększa pozycję dotyczącą inwestycji modernizacji oświetlenia w mieście. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 235 000 w związku z dodatkowymi robotami budowlanymi na inwestycje dotyczące modernizacji ośrodka kultury. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z radnych miałby pytania w tym temacie? Bardzo proszę, pan radny Łukasz Janowicz. Ja mam takie pytanie do pani skarbnik. Czy w tych zmianach budżetowych jest ujęte paczki dla seniorów? Bo na komisji tego nie było akurat i nie wiem, czy w tych zmianach jest to ujęte. Tak, jest to ujęte. To jest 25 tysięcy w dziale 700. A druga rzecz, bo krążą ulotki po Górowie od wczoraj i moje pytanie brzmi, czy tu też w tym budżecie jest ujęte? Kto to finansuje, te ulotki? Z czego to, czy to z budżetu są miasta, czy z czego są? Ulotki miejskie, tak? Z budżetu miasta są finansowane. Czyli z budżetu miasta, tak? Tak. Jest to informacja dla mieszkańców o planowanych remontach dróg w mieście Górowo. Też wiąże się to z zamykaniem dróg, żeby mieszkańcy też mieli świadomość, jak będzie tutaj ograniczony ruch w mieście. Dziękuję. To czemu Rada Miasta o tym nic nie wiedziała, że takie ulotki będą w ogóle wydane? Czemu tam nie ma ani słowa o Radzie Miasta? Mówi się cały czas szczególnie o wnioskach budżetowych, czy w ogóle jakichkolwiek inwestycjach. Pan burmistrz zawsze mówi, że to Rada Miasta decyduje. I teraz pytanie moje brzmi, bo tych dróg jest tutaj wpisane w tej ulotce tak, że zrobione tamto, zrobione siamto, a o Radzie Miasta ani słowa nie ma w tych ulotkach. Jak to jest możliwe? Rozumiem, że pytanie jest retoryczne, nie muszę odpowiadać. No raczej tak. Czy to jest ulotka jakaś wyborcza, już nie wiem, dziękczynno, pochwalna, bo nie wiem, czemu ona ma służyć. Kto w ogóle podjął taką decyzję, żeby te ulotki? Jak już mówiłem, ulotka ma na celu poinformowanie mieszkańców o trudnościach w poruszaniu się po mieście w najbliższym roku, tak? I po to właśnie została wydana. Jak Państwo wiedzą, prace zaczęły się na ulicy Przemysłowej, no i generuje to duży kłopot logistyczny, tak? Więc taka ulotka właśnie ma na celu to, żeby ludzie wiedzieli, mieszkańcy mieli świadomość, że będą zamykane poszczególne ulice w mieście. Dziękuję. Tam jest też opisane i poprzednie, jakie zostały wykonane inwestycje. No dla mnie te argumenty tutaj pana sekretarza nie przemawiają, także dla mnie to jest ulotka wyborcza i to jeszcze za pieniądze miejskie. Także dziękuję. Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie w związku z tym. A koszt tych ulotek jaki jest? Czy to jest tajemnica? Nie jestem, nie pamiętam teraz. To jest do sprawdzenia. No bo oszczędzamy wszyscy, nie? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze pytania w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2022?
Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2022? Zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą przewidzianą na dzisiejszą sesję jest uchwała dotycząca zmiany nadania ulicy Fryderyka Chopina przez Chopina na ulicę Chopina. Ta ulica funkcjonuje w naszym mieście no, cały czas jako ulica Chopina. Nikt nie zastanawia się nad tym, jak ją się pisze. Poprawnie się pisze przez Chopina. W tej chwili w naszych materiałach, może tu pan skarbnik mi pomoże, jest pisane przez F. Chopina, przez szy. I po prostu trzeba to ujednolicić. Bardzo proszę pana skarbnika o wyjaśnienie tej. Przepraszam, sekretarza. Oczywiście sekretarza. Oczywiście pana sekretarza. Zmianę nazwy ulicy. Trwają prace ministerialne nad stworzeniem ogólnokrajowego jednego rejestru wyborców i dlatego są, że tak powiem, no wymiana trwa korespondencji, żeby wszystkie nazwy ulic były zgodne z rejestrami, z informacją, która zawarta jest w Głównym Urzędzie Statystycznym. No więc znaleźliśmy taką rozbieżność i tutaj jest prostowanie po prostu na nazwę, która jest przyjęta, używana przez mieszkańców, a to ma związek właśnie z zapisami w rejestrze wyborców. Także no, taka niezbędna administracyjna zmiana. Dziękuję. Jest to sprawa no, taka techniczna, a rzeczywiście będzie unormowane, bo chcę powiedzieć, że na początku tej ulicy wisi jeszcze ta stara tabliczka i faktycznie jest F. Chopina przez szy. Aż tak źle się czyta właśnie takie coś. Tak? Bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że jak się wejdzie na Google Map, to też jest nazwa przez CH, czyli przez Chopina, tak? Także mieszkańcy, jakby ktoś chciał tam dojechać z okolic, to jakby wpisał przez szy, no to by tutaj nie dojechał. Jasne. I dlatego to wszystko jest w tej chwili prostowane. Rozumiemy, o co chodzi. Sprawa tutaj techniczna nazewnictwa będzie dalej Chopina przez Chopina. Przystępujemy do nad uchwalaniem tej uchwały. Kto z pań i panów jest za przyjęciem zmiany i nadana ulicy Chopina przez Chopina, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowna Rado, przed nami jeszcze jedna uchwała. Dotyczy ona zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wiąże to się oczywiście z tym, że powołujemy do życia Klub Senior Plus, no i nieodzownym elementem jest statut tego ośrodka. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do procedowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem podjęciem decyzji w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim? Zechce zagłosować oczywiście. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Temat uchwał na dzisiejszą sesję został wyczerpany. Przechodzimy do punktu sprawy różne. Bardzo proszę o takie sprawy. Ostatnio mieliśmy komisję, tam sprawy różne były poruszane, ale również gdyby się coś tam w międzyczasie jeszcze urodziło, bardzo proszę. Pan radny Komorowski był pierwszy, bardzo proszę. Ja chciałbym zapytać pana sekretarza, bo ponieważ ostatnio dostałem dużo telefonów w związku z odcięciem mieszkańców Armii Krajowej 17 od ciepłowni EWIX. Nie mają teraz, że tak powiem, ani żadnych ciepłych kaloryferów, ani nic. Jest problem z podłączeniem gazu. Mieli ostatnio zebranie, na którym już zatwierdzili niby, że już firma ma wchodzić i robić.
Później po dwóch godzinach jednak okazało się, że czegoś brakuje i dalej nie mają tego podłączenia gazu, żeby się ogrzać. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie to utknęło i kiedy to ruszy, no bo naprawdę idzie zima, a oni nie mają żadnego ogrzewania. Z tego, co się orientuję, tam wspólnota mieszkaniowa troszkę nie zadbała o wszystkie dokumenty i dlatego to się przeciąga. Koresponduję teraz z instytucjami w powiecie i w województwie, że tak powiem, żeby wszystko przed zimą jeszcze zorganizować. Tyle. Taką mam wiedzę. Znaczy, jeżeli można uzupełnię, tutaj trudno mówić, żeby wspólnota czegoś nie dopilnowała. Z tego, co wiem wcześniej, jak pracowałam jeszcze w ZGM-ie, największy, najdłuższy okres wyczekiwania dotyczył dokumentacji złożonej w gazowni. Gazownia przysłała swoje dokumenty, wszedł w międzyczasie po opinii gazowni konserwator zabytków, więc znowu się to wszystko przedłużyło, więc tutaj na pewno nie można mówić o jakiejś winie wspólnoty czy administratora. No niestety te dokumenty nabywają tą prawomocność no, w takim tempie, jakim nabywają. Gdybyśmy wiedzieli, że będzie tak, jak się zdarzyło to, bo zdarzyło się to jeszcze, to wydłużenie przez gazownię poprzez tą sytuację, która ma miejsce, może by się nie pomyślało o odłączeniu tej kotłowni na Armii Krajowej 36. Trudno mi powiedzieć, no jest to związane z tego, co wcześniej pan Kłębucki, pan prezes tutaj nam mówił, było to związane z kosztami. Także jeszcze raz powtórzę, jest to przede wszystkim związane z przedłużeniem się drogi dokumentacji w ten sposób. Jeżeli bliższe dane potrzebuje Rada, myślę, że możemy się spotkać z panią prezes, która dokładnie opowie nam sytuację, jaka tam ma miejsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan radny potrafi wytłumaczyć mieszkańcom? Ja już próbowałem wytłumaczyć, ale oni twierdzą, że ciągle to się przeciąga w nieskończoność i, no i nie wiadomo, na jakim etapie utknęło. I też naprawdę tak nie wiedzą, dlaczego zostali odłączeni od EWIX-u. Dlatego proponuję tutaj to, co sugerowała tutaj pani radna Piszczek, no, kontakt z panią dyrektor naszych tutaj właśnie zasobów mieszkaniowych i wyjaśnienie tej sprawy. No, rzeczywiście czas jest nieszczególny. No, budynek, ile tam jest rodzin? No ile by nie było, to jest 8. Administratorem tej nieruchomości jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Tak, to tym bardziej właśnie trzeba w tamtą stronę się udać. Natomiast dostawcą ciepła wcześniej był EWIX. Mhm. I zostały odłączone trzy budynki, przypomnę, Armii Krajowej 36, Armii Krajowej 17 i Armii Krajowej 15. Przypomnę, było takie spotkanie z panem prezesem EWIX-u i mówił, że jest to po prostu nieekonomiczne dla niego prowadzenie tej kotłowni, no ale bliższe dane już też nie pamiętam, nie? Także ja tylko powiedziałam to, co pamiętam z tej drogi dokumentacji, która dotyczyła tej Armii Krajowej administrowanej przez ZGM. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam pytanie. Pani radna Antochów, bardzo proszę. Pani Ewa Antochów. Bo ja tu czegoś nie rozumiem. To tak, te budynki były podłączone do kotłowni BEMA, czy one miały odrębne kotłownie? Armii Krajowej 36, to była kotłownia gazowa. Ta kotłownia dostarczała ciepło do Armii Krajowej 36, 17 i 15. Rozumiem. I oni się, jakby na wniosek mieszkańców to było, czy oni teraz się chcieli podłączyć do BEMA, bo tu... Nie, każdy sam z tych budynków teraz zakłada indywidualne ogrzewanie. W ten sposób, aha. No dobrze, dziękuję. Dziękuję. Pan radny Łukianowicz się zgłaszał. No to w tej samej sprawie właściwie, że no myślę, że jakieś spotkanie jest potrzebne, czy na komisję panią zaprosić, kierownik ZGM-u, no bo jednak jest to
jednostka podległa, sporo ludzi nie ma tego ogrzewania, także trzeba było to wyjaśnić, czy to ci mieszkańcy tak, czy ci mieszkańcy na własny wniosek chcą się przełączyć i tak wyszło, bo jeżeli nie, no to idzie zima, to taki czas trochę nieciekawy na odłączanie akurat ludzi. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Chorak się zgłasza, bardzo proszę. Ja chciałbym zwrócić uwagę na właśnie inwestycję wykonywaną przez firmę EWIX na ulicy Sikorskiego. Konkretnie chodzi mi o wyjście z Doliny Młynówki. Rozumiem, że tam były rozkopy i były kładzone te rury, ale to zostało zakończone do tej pory przy samym wyjściu z Doliny Młynówki, w szczególności na podjazdach, bo tam schodki są udostępnione, ale podjazdy zasypane są stertą ziemi, którą bez problemu można by było zgarnąć po prostu po zakończeniu tych prac. To już leży około prawie 2 tygodni. I w dalszym ciągu z tej Doliny Młynówki, nie ukrywają osoby bądź niepełnosprawne, bądź osoby z wózkami dziecięcymi, nie mogą wyjechać z tej Doliny Młynówki. A druga sprawa, prośba o ewentualne poprawki co do placu zabaw na ulicy Sikorskiego na stadionie. Tam jest pęknięta bujawka w pół od praktycznie no, ponad 2 tygodni, częściowo deskowanie od piaskownicy. Warto by było też zwrócić uwagę na ewentualne zabezpieczenie impregnatem bądź jakąś farbą tych elementów drewnianych znajdujących się na placu zabaw, bo za rok to po prostu będziemy musieli stamtąd wynieść, bo będzie stwarzało większe zagrożenia niż jej pożyteczność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Bechanowicz. Ja również chciałbym się zwrócić z wnioskiem o naprawę tutaj progu zwalniającego na ulicy Kościuszki przy wjeździe od strony 1 Maja, od ulicy 1 Maja. Ten przy starym sklepie Niedroszanskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa miałby jeszcze sprawy do przekazania? Pan radny. Tak, zaraz tutaj pan skarbnik udzieli odpowiedzi. Proszę bardzo, pan skarbnik. O Boże, po całym, na S, pan sekretarz oczywiście, nie skarbnik, jeżeli pan chodzi, sekretarz. Jeżeli chodzi o inwestycje EWIX-u, to rozmowa była z panem prezesem, była podpowiedź, żeby kilka płytek chodnikowych chociaż tymczasowo tak ułożyć, jeżeli tam będą jeszcze jakieś prace trwały. Jeżeli chodzi o plac zabaw, w poprzednim roku były elementy odnowione, malowane, jednakże tak jak pan radny zwrócił uwagę, jak najbardziej będziemy tam dalej że tak powiem, naprawiać i jak każdy plac zabaw wymaga zawsze tam przeglądu i poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Nie wiem, może będzie znowu to, nie wiem, jako złośliwość potraktowane, ale panie Andrzeju, ja nie mogę tego słuchać. 26 września. Ta bujawka złamała się u mnie na zajęciach. Wysłałem panu zdjęcie. I do tej pory leży tam złamana. No to coś tu jest nie tak. 26 września, a mamy 28 października. 2 miesiące leży to już. Naprawdę nie... Miesiąc. Miesiąc. Naprawdę nie można tego szybko zrobić. I drugie pytanie takie moje, czy na teren naszego miasta został dostarczony jodek potasu? Jeżeli tak, to gdzie on jest magazynowany? Jeżeli chodzi o plac zabaw, tam... Ta awaria, tak, te uszkodzenie, nie da się naprawić tego, tak? Trzeba zamówić po prostu nowy element zabawkowy, więc jakby to wykracza poza troszkę szybszą naprawę, tak, tylko odniosę się. Tak, jeżeli chodzi o jodek potasu, został dostarczony jak w całym kraju, jest zmagazynowany tutaj w Urzędzie Gminy i będzie w przypadku potrzeby będzie rozdysponowany. Są wyznaczone obiekty. Są wyznaczone osoby, które będą zajmować się, gdyż tam jest ważna, że tak powiem, szybkość działania i wtedy no, to będzie priorytet, tak? Jak dostaniemy sygnał, że należy, ale miejmy nadzieję, że to na razie zostanie w magazynie i nie będzie wykorzystywane. Dobrze, tylko wrócę do tej bujawki. Rozumiem, że może potrzebny jest czas naprawy, ale warto byłoby to zabezpieczyć, tak? Bo ta złamana bujawka nadal stoi po prostu, a ta złamana część sobie leży obok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mówił pan radny Narkiewicz. Bardzo proszę, pan radny Szlejer. Ja mam tylko prośbę do pani Kasi tutaj. Nie sądzę, że tak nie będzie, ale prosiłbym o w poniedziałek jeszcze opróżnienie koszów przy cmentarzu. Żeby na Wszystkich Świętych tam było po prostu, bo dużo ludzi przyjeżdża w Dzień Wszystkich Świętych i sprzątają groby, nie? Także wzorem na biegłych pani Kasiu, nie, żeby w poniedziałek to zostało wywiezione i będzie wszystko ok. Dziękuję. Dziękuję. Ważna, cenna uwaga. Kto z Państwa miałby? Tu jeszcze pani Grażyna Sawicz się zgłasza. Bardzo proszę. Ja chciałabym zapytać, bo się mówi tyle o kwestii bezpieczeństwa ludzi, no, o naszych mieszkańców. Czy my posiadamy jakieś schrony tutaj na terenie Górowa?
żeby ewentualnie w przyszłości, gdyby były potrzebne takie, co nie daj Boże oczywiście, ale pytają mi mieszkańcy o takie, no to może prozaiczne, ale mówi się teraz tyle o tych... Jeżeli mogę się odnieść, była ostatnio przeprowadzona akcja przez Państwową Straż Pożarną, która ewidencjonowała miejsca, które mogą służyć za jakieś schronienie. Ma to związek z wdrażaniem aplikacji ogólnokrajowej, gdzie po prostu będą takie adresy dostępne. No, sytuacja jest, że tak powiem, za wschodnią granicą nieciekawa, także tutaj myślę, że troszkę ma to jednak powiązanie z tą sytuacją, co się dzieje na Ukrainie. A z takich prawdziwych schronów, to z tego co wiem, to bodajże w powiecie jest jeden. Czyli miasto nie dysponuje czymś takim. Jako schron nie dysponujemy niczym takim. Są podpiwniczenia, inne, że tak powiem, lokalizacje, ale nie jest to tak naprawdę stricte zgodnie z przepisami prawdziwy schron. A, dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę. Mówi się teraz, że samorządy będą zajmowały się dystrybucją opału węgla. Ściśle mówiąc, czy my jesteśmy jakoś przygotowani? Czy nas to już dotyczy? Czy to już ustawa weszła w życie? Bo chyba weszła, coś mi się wydaje. Tak. Jest wszystko procedowane. Powiem tak, prace nad ustawą jeszcze trwają, ponieważ jeszcze wczoraj Komisja Sejmowa analizowała poprawki Senatu, ale nieformalna wiedza jest taka, że w tym miesiącu ma ustawa wejść, że tak powiem, zostać podpisana przez prezydenta. Prace są bardzo, bardzo szybkie. Podaliśmy informację dla mieszkańców, że można składać wnioski o właśnie zakup preferowany 3 ton węgla zgodnie z tymi zapisami ustawy, która jeszcze nie weszła. Były już rozmowy, wczoraj byłem na rozmowach z firmą, która posiada węgiel, bo to też nie taka oczywista rzecz, że on jest blisko i taki, jak byśmy chcieli. I wszystko się w tym temacie dzieje. No, wniosków na chwilę, na wczoraj było wniosków 5 w mieście, także na dzisiaj już jest jeden więcej, także no, ciężko powiedzieć, jakie będzie zapotrzebowanie, ale całą procedurę będziemy wdrażać i jesteśmy przygotowani, czekamy na przepisy, o tak powiem. Moja prośba jest taka, żeby tą informację umieścić na słupach ogrzeboszeniowych, bo z tego co wiem, tutaj informacja była podana w internecie, na Facebooku, no, osoby starsze, no nie bardzo tutaj akurat, więc takie ogłoszenie na słupie jak najbardziej byłoby wskazane. Tu widziałem właśnie zdjęcie, panie Andrzeju, z wczorajszego spotkania. Wczorajsze spotkanie było w Braniewie. Braniewo jest takim zagłębiem węglowym, tak? I może kilka informacji, bo widziałem też tam pana Wiśniowskiego z gmin tutaj z Lidzbarka, tak? Panią Wójt. Jak najbardziej. Było spotkanie z firmą posiadającą, że tak powiem, fizycznie węgiel i dystrybuującą ją w imieniu, ponieważ wejdzie również rozporządzenie, które powie, że samorządy mogą zakupić węgiel tylko od 6 podmiotów. I ta firma posiada skład 2 z tych podmiotów, także to jest najbliższy fizycznie skład, najbliżej miasta Górowo Ławeckie. I tutaj właśnie wczoraj było spotkanie, było dużo samorządowców, zainteresowanie jest duże, bo samorządy do tej pory takiego działania nie realizowały, więc jest to coś nowego. Jednakże jesteśmy na dobrej drodze, wszyscy są, że tak powiem, chętni do współpracy i tu naprawdę mamy zapewnienie, że węgiel będzie. I zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Jak przepisy wejdą w życie, to wtedy będziemy realizować to na taką już szerszą skalę. Być może będzie potrzebna sesja nadzwyczajna, ponieważ jest tam wymaganych kilka zapisów, kilka przepisów, kilka uchwał, ale to póki ustawa nie weszła w życie, nie możemy tego zrealizować. Dziękuję. Panie Andrzeju, tylko musimy właśnie uprzejść mieszkańców, że te wnioski, które były złożone o dopłaty, to jest co innego, a taka deklaracja o zakup konkretnej ilości węgla, to też jest coś innego, żeby to dotarło właśnie do wszystkich, szczególnie tak jak Andrzej mówi, tak, do tych starszych. Dziękuję bardzo. Tutaj w ramach reklamy można powiedzieć, Braniewo zawsze miało dobry węgiel, on ma tam infrastrukturę, mają przesiewacze, mają wszystko, więc ten węgiel na pewno nie będzie zmiałem, tylko będzie taki jak trzeba. To już tak to też głośno mówię o tym i tutaj rzeczywiście no, nagłośnienie tej sprawy, bo to byłaby realna pomoc dla osób tutaj w dostępie do węgla, taniego węgla, bo przypomnę, że ten węgiel ma być po 2000 sprzedawany maksymalnie przez Urząd Gminy. Pan Radny Ukianowicz, bardzo proszę.
To jeżeli chodzi o ten węgiel, to przecież można było równie dobrze ulotki zrobić i potrzebne dla mieszkańców, no, natomiast nie takie, które są jakąś reklamą. Tak? To taka moja uwaga dodatkowa. A chciałem zapytać pana pewnie Edwarda, bo jeszcze przed wakacjami mieliśmy wpisaną rozbiórkę w budżet, mieliśmy wpisaną rozbiórkę internatu i teraz nie wiem, co z tą dalej rozbiórką, bo nie ma już tego w budżecie, także nie wiem. Kiedy to radni usunęli, bo nawet nie zauważyłem, także kto to usunął, także no, radni pewnie zadecydowali, że to nie będzie robione. Tak, no, podjęta tylko taka decyzja przez państwa, nie ma tej inwestycji w tym roku. Myślę, że w przyszłym roku zajmiemy się rozbiórką tego budynku. Nie mamy również projektu na rozbiórkę i pozwolenia. Po prostu też no, potrzebny jest dość długi czas, żeby no, otrzymać pozwolenie na rozbiórkę. Tam też nie wiadomo, czy konserwator nie wkroczy w tą sprawę. Pamiętacie państwo okrężną 19? Toczyło się to prawie 10 lat, po prostu dopóki dostaliśmy pozwolenie na rozbiórkę. Więc tam jest też to możliwe. W związku z tym myślę, że rozpoczniemy procedurę w przyszłym roku, w okresie powiedzmy zimowym. Teraz też trochę czasu nie ma na takie powiedzmy projektowanie, bo zajmujemy się, jak wiecie, innymi sprawami, a jest ich dużo, więc uważam, że tutaj rozmawialiśmy z panią skarbnik, że przełożymy to po prostu na przyszły rok. W tym roku tylko rozbierzemy komin oczywiście i to sami. Został jeden komin, jak wiecie, tam, który się sypie i zostanie, dzisiaj jest piątek, w dniu jutrzejszym prawdopodobnie rozebrany. Dziękuję. A jeszcze mam pytanie z innej beczki odnośnie wyłączania lamp. Kiedy dostaniemy jakieś konkrety, które tam lampy już będą wyłączone? Już w tej chwili mówię, na dzień dzisiejszy wyłączona jest, że tak powiem, popularnie Dolina Rozpudy i wymieniane są po prostu oprawy te 300, 250. Wczoraj zostało wymienionych bodajże 7, dzisiaj zostanie też 7 wymienionych plus tam powiedzmy naprawa innych. Bo czasami no, niestety mieszkańcy chcą, żeby daną żarówkę włączyć, a inną wyłączyć, więc to na wnioski mieszkańców powiedzmy zostanie troszeczkę, że tak powiem, zmodernizowane, czyli częściowo któraś tam zostanie wyłączona, a któraś zostanie włączona tam, gdzie chcą. Czyli tu rada jeszcze nie będzie informowana, jakie lampy, które będą wymieniane, wyłączane? W tej chwili, jeszcze nie, czekamy też, bo rozmawiałem z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, mają dostarczyć klucze do skrzynki, żeby zobaczyć, jaka jest możliwość, prawda, wyłączenia powiedzmy na 512, żeby zostawić przykładowo ronda, a ulicę powiedzmy wygasić, jeżeli będzie to możliwe. Bo na dzień dzisiejszy nie wiemy, dlatego że nie mogliśmy się dostać do skrzynki, to znaczy to konkretnie elektryk też, no, nie mógł, więc nie zostały nam klucze przekazane po przekazaniu powiedzmy niejako zarządzania tą energią, ale no, będziemy dopiero, mówię, myślę, że dzisiaj, jutro dostaniemy klucze i przejrzymy, jaka jest możliwość. Znaczy dopytuję o to, bo też nie wiemy pewnie, jaki koszt będzie wyłączania tych lamp, no bo pewnie jakiś elektryk jakieś tam pieniądze weźmie. A nie, jeżeli tutaj chodzi o, wczoraj widziałem akurat sesję Rady Miasta Bartoszyce i tam akurat w ogóle nie planują wyłączać lamp, także się zastanawiam, czy to jest w ogóle sens. Jasne, ja też tak powiem państwu, bo przejechałem komuś, się wczoraj. Taki był argument w Bartoszycach, zresztą w Górowie jest podobny, no komuś gdzieś coś tam się wydarzy akurat, gdzie nie będzie oświetlone, żebyśmy tak później nie mieli jakichś konsekwencji, no chyba, że naprawdę już no, budżet będzie w takim stanie, że no, nie damy rady na przykład. A z tym nakazem to no nie wiem, jaka to jest sytuacja, czy to jest jakiś przymus, czy to jest tylko można w jakiś inny ewentualnie sposób te oszczędności poczynić. Ja przypomnę panu radnemu, że było spotkanie, była komisja radnych i było spotkanie nieformalne z burmistrzem i była przekazywana informacja i wspólna aprobata była, że ewentualnie nastąpiłoby wyłączenie lamp takich końcowych, tak, które nie są przy drogach, które są no, główne, no, przez które powiedzmy ruch tranzytowy się odbywa. Także była taka rozmowa, tylko mówię, co wczoraj usłyszałem na sesji, dlatego o tym mówię, że jeszcze kiedy dostaniemy taką informację, które lampy będą wyłączone i żebyśmy się zastanowili wszyscy, czy jest taki sens. No to chcę właśnie chodziło powiedzieć, że ta informacja już była, państwo radni wyrazili zgodę, bo to nie będzie w formie powiedzmy uchwały, ale chciałem tylko dodać, że mamy obowiązek zmniejszyć zapotrzebowanie energii o 10% w tym roku.
i no, musimy jakieś działania podjąć jednak, tak? Tutaj ja wiem, są inne działania, między innymi podejmujemy działania wymiany tych lamp na energooszczędne i to zgadza też się. Będzie jakaś oszczędność. No, to są działania kompleksowe, tak? No ale no, musimy też wyjść troszkę ponad standardowe, tak? Dziękuję bardzo. W uzupełnieniu tego ja chcę powiedzieć właśnie, że wczoraj rzeczywiście był podnośnik i tutaj pan Adam i jeszcze dzisiaj też pan Adam Ciosek tutaj osobiście w tym wszystkim uczestniczy, pokazuje palcem, która lampa jest do wymiany, która nie świeci. I chcę powiedzieć, że wczoraj dostałem zdjęcie od pana Adama Cioska o dewastacji takiej lampy. Wyobraźcie sobie, tu pokazałem również zdjęcia, jest ktoś sobie strzela do takich lamp z wiatrówki. Widać autentycznie przestrzeliny, mam tu zdjęcie, mogę również pokazać. Także to jest tutaj co najmniej 15 strzałów tam było, są otwory w tym wszystkim, także to jest, nie wiem gdzie to była ta lampa, ale mam zdjęcie, tutaj ja się zorientuję, czyli no, taki element dewastacji, no, strzelanie do lamp, no to już nie kamienie, tylko już z pistoletu. Pan Adam Chorak, pan policjant, tak, bardzo proszę. Maciej Chorak, ja od razu prośba taka, jeżeli taka informacja wpłynęła do Urzędu Miasta, mamy tyle monitoringu w mieście, że warto by było ten monitoring zweryfikować i ewentualnie podjąć kroki, no z tego co wiem jest również osoba odpowiedzialna za takie rzeczy, więc można by było do tej osoby to zgłosić, żeby monitoring dostępny w tym miejscu to przejrzała i jak najbardziej zasadnym w przypadku aż takiej dewastacji jesteśmy do złożenia zawiadomienia. Dziękuję. Tak, dziękuję. Rozumiem, można? Tak? Bardzo proszę, pan Narkiewicz. Odnośnie tych strzałów, również tutaj w sklepie u pani Duszkiewiczowej jest przestrzelina, jest no, nie w drzwiach od sklepu. Tutaj przeciwko fotografa. A ja chciałem wrócić do tego tematu, który poruszył Łukasz odnośnie wyłączania lamp. Ja chyba rozumiem, o co chodzi Łukaszowi, bo te 10% oczywiście musimy tak wykazać oszczędności, tylko być może właśnie, żeby nie narobić sobie nieprzyjemności w związku z tym, że gdzieś wyłączymy lampę i coś się wydarzy, ktoś nam zarzuci, że stało się tak, bo było tam ciemno. Może poszukać innych miejsc, gdzie możemy te oszczędności wygenerować. Dziękuję. Dziękuję. Jak najbardziej. To właśnie ta wymiana tych energożernych, że tak powiem, opraw na energooszczędne, jak najbardziej właśnie ta sytuacja też jest wygenerowana tą oszczędnością, tak? Więc, ale jednak no, tutaj być może będzie jeszcze potrzeba wyłączenia. Tutaj musi no, nasz elektryk się troszkę wypowiedzieć, tak? To my tak nie wywróżymy. Dziękuję. Tak na marginesie, wczoraj była wymieniona jedyna lampa rtęciowa, która do tej pory jeszcze świeciła, porządna, kilkadziesiąt lat tutaj świeciła, nie przepalała się i wczoraj została wymieniona rtęciowa na LED, która tam pobiera 20 W, czyli to jest naprawdę tutaj już oszczędności niesamowite. Pan radny Komorowski. Ja mam pytanie też, czy na Armii Krajowej będą też jakieś zaplanowane wymiany tych lamp, bo tam są też bardzo te stare, nie wiem czy nie rtęciowe też. Tutaj mamy zaplanowaną wymianę, po kolei wymieniamy, więc prawdopodobnie będą, ale zobaczymy jeszcze, mamy zaplanowane dwie ulice i jeszcze dwie dodatkowe, zobaczymy jak wystarczy materiału, że tak powiem, tak? Bo tutaj pan elektryk musi się też dostosować do wartości inwestycji, którą państwo radni tutaj wnieśli, tak? Odnośnie wymiany lampy. Dziękuję. Bo tam dosłownie nie wiem ile jest, 5-6 lamp takiego starego typu? Chyba tak. I też mam pytanie, jak będzie zaplanowana ta inwestycja, bo tam na chodniku koło bloku Armii Krajowej 15 stoi właśnie lampa, słup od lampy, który trzeba omijać i czy chodnik w tym miejscu będzie jakoś zmodernizowany, żeby nie albo chodzi się pod tymi dwoma słupami, albo trzeba przejść bokiem. To też tak, że tak powiem, trochę komiczna sytuacja tam jest. Dobra, odpowiem na to pytanie. Niestety nie będzie. My nie przestawiamy linii energetycznych, to robi zakład energetyczny, do którego trzeba byłoby się zgłosić, prawda, który no, robi projekt i tak dalej. Jest to po prostu inwestycja, żeby jeden słup chociażby przestawić, to oni robią to niestety inwestycją. Więc nie jest zaplanowana żadna zmiana, że tak powiem, przebiegu linii energetycznych. A odniosę się jeszcze tutaj do tego ogrzewania. Bo nie do końca tak jest, prawda? Jak tutaj sytuacja nie tak wygląda. Kotłownia działa nadal w budynku 36A, tam gdzie była, jest to kotłownia gazowa i budynek 36
ma porozumienie z EWIX-em, prawda? EWIX nadal ogrzewa ten budynek, także 36 jest ogrzewany. Ja dlatego nie ma problemu. Że kotłownia była kotłownią miejską, która ogrzewała budynki Armii Krajowej 36, Armii Krajowej 15 i Armii Krajowej 17. To, co pan w tej chwili mówi, to jest zamiana na kotłownię lokalną, czyli nie, likwidacja jako tako kotłowni miejskiej nastąpiła. Pan radny Kamil mówił o temacie tego, że brak ogrzewania na dzień dzisiejszy w budynku Armii Krajowej 15. W związku z tym powiedziałam, tak jak państwo pytaliście. 15 i 17. No mówimy o nas, dobrze, tych dwóch budynkach. Z tego co wiem, budynek administrowany przez ZGM, tak jak już nie chcę powtarzać, no przedłuża się ta dokumentacja. Natomiast jeżeli chodzi o ten trzeci budynek, to nie wiem, chyba mają podłączenie, ponieważ mieli wcześniej przyłącze przy budynku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że więcej tematów nie ma. Jeżeli takie są, to zachęcam po sesji tutaj bezpośrednie rozmowy z naszymi urzędnikami. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy na dzisiejszą sesję, zamykam 48. sesję Rady Miasta. Dziękuję. Dziękuję.